Dzień dobry, witajcie, cześć. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który pracował w Trójce. W Trójce, która już nie istnieje. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. Kiedy byłem w Papui Nowej Gwinei, jeszcze jako dziennikarz programu trzeciego, przez kilka godzin miałem okazję doświadczyć odrobinę słynnego szlaku Kokoda. Szlak ma długą historię, również wojenną. W roku 1942 Japończycy, którzy chcieli zdobyć wyspę, wylądowali po jej północnej stronie. Ich celem była baza Australijczyków, która znajdowała się po stronie południowej, w mieście Port Moresby. Plan zakładał przejście przez środek wyspy, pieszym szlakiem znanym jako Kokoda, bezpośrednio przez lasy deszczowe. Port Moresby był portem strategicznym. Był to ostatni punkt oporu aliantów na Nowej Gwinei. Gdyby Japończycy go zdobyli, mogliby rozpocząć prawdopodobnie skuteczną inwazję, a w perspektywie stanowiliby realne zagrożenie dla leżącej tuż obok Australii. Stawka była więc bardzo wysoka. Gdy japońscy żołnierze rozpoczęli swój marsz przez las, trwały wyjątkowo ulewne deszcze, wyjątkowe nawet jak na ten rejon. Wszędzie było głębokie błoto. I tu warto dodać, że szlak Kokoda biegnie przez liczne wzniesienia, niektóre dosyć strome, więc w błocie były ekstremalnie trudne do pokonania. Najwyższy punkt na szlaku znajduje się na wysokości prawie 2200 metrów. Walki japońsko-australijskie były zacięte, ale żołnierze ginęli nie tylko od kul. Wielu zmarło z wycieńczenia oraz z chorób, przede wszystkim z powodu dysenterii i malarii. Cały szlak liczy 96 km i obecnie uznawany jest za jeden z najbardziej wymagających w Papui, za szlak trudny. Przyjeżdżają tu często Australijczycy. Przechodzą szlak, upamiętniając tym samym swoich żołnierzy. Średni czas przejścia szlaku to 7 dni, ale mieszkający na miejscu Papuasi potrzebują na to tylko dni 3. Rekordziści wśród nich przeszli trasę ponad 500 razy. Jeszcze kilka lat temu szlak Kokoda był otwarty dla wszystkich. Władze Papui Nowej Gwinei zmieniły jednak zasady, gdy kilku śmiałków zmarło w trakcie marszu. Teraz przepustką na Kokoda Trail jest minimum 3-miesięczny trening. No, ja nie musiałem takiej przepustki mieć, ponieważ szedłem tylko samym początkiem trasy, no powiedzmy godzinę w jedną stronę i godzinę w drugą, tak żeby zobaczyć, czym ten słynny tropikalny szlak Kokoda jest. Rekordzista pokonał całość, czyli przypominam 96 km w nieco ponad 16 godzin. Nie pytajcie, jak to zrobił, nie mam pojęcia. O szlaku Kokoda więcej w tym odcinku nie będzie, ale o szlakach pieszych w ogóle, szczególnie tych długodystansowych, owszem. A w drugiej części zajrzymy do zachodniej Afryki i na morze. מנסה לצאת מכל השיט שבמירוץ הזה כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה לא ליפול בחזרה שוב אנחנו יש לי גם תחושה למוזיקה פתאום שאני פשוט מתחיל לזוז איתה ויש לי גם תחושה למוזיקה פתאום שאני פשוט מתחיל לזוז איתה We'll be right back.
Teraz rzecz będzie o chodzeniu oraz o tym, o co w tym chodzeniu chodzi. A źródłem wiedzy będzie dla nas długodystansowa piechurka, która chodząc na szlakach po kilku kontynentach ma już w nogach co najmniej 23 tysiące kilometrów. Agnieszka Zebra-Dziadek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego zebra? Bardzo proste jest wyjaśnienie. Chodzi o paski, które mi zostają po tym, kiedy noszę stabilizatory na kolanach oraz różne inne paski od skarpetek i spodenek, kiedy te wszystkie paski się komponują, a ja stoję bez tych wszystkich rzeczy, to widać, że jestem w paski po prostu. Tylko zebra to jest takie zwierzę stadne, a ty jesteś takim zwierzęciem chyba niestadnym. Kilka dni temu wróciłaś z trasy, zachowywałaś, jak spodziewam się, dystans społeczny dosyć konkretnie, bo szłaś szlakiem na Roztoczu, 200 kilometrów, 6 dni w trasie. Ludzi, jak sądzę, mało, samotność zachowana, czyli tak jak zwykle ty lubisz, ale nie tak jak zebry lubią te prawdziwe w Afryce. Myślę, że w każdym stadzie znajdzie się jakiś taki przypadek, który od tego stada się czasem oddala, więc zebra jest do zaakceptowania w tej materii. Roztocze było najbardziej pustym miejscem w Polsce, w jakim w życiu byłam, więc myślę, że dobrze wybrałam na ten czas szlak. Składało się głównie z lasów. Od czasu do czasu była jakaś mała wioska, którą przechodziło się opłotkami jakimiś i tylko krótko przecinało. Szłam sama też między innymi dlatego, że nie było chętnych, żeby mi towarzyszyć. Wszyscy jeszcze dosyć nieśmiało podchodzą do wędrowania poepidemicznego, czy też w czasie epidemii. Więc tak właśnie było, ale zgadza się, nie przeszkadza mi to specjalnie. Zazwyczaj chodzę sama, więc i Roztocze. Miło było pokonać w ciszy i spokoju. 23 tysiące kilometrów, mniej więcej tyle masz w nogach w trakcie tych ostatnich lat, kiedy chodziłaś długodystansowo na kilku kontynentach. Czy dystans ma znaczenie na danym szlaku, który sobie bierzesz na warsztat? I właściwie nie pytam o sprzęt, nie pytam też o wytrzymałość, tylko zastanawiam się, czy kiedy człowiek chodzi długodystansowo, ale krócej, typu 100-200 kilometrów, to w głowie to jest inaczej niż jeżeli w perspektywie jest 1000, 2000, 3 albo 5000 kilometrów, a takie trasy też miałaś. Oczywiście jest to wielka różnica. Tak naprawdę jakieś setki, dwusetki, pięćsetki to nie jest żaden długi dystans. Psychologia wędrówki na takim krótszym dystansie jest zupełnie inna. Fizycznie też to jest coś zupełnie innego, bo to są takie dystanse, które można sobie bez problemu podzielić na krótsze odcinki. Nie trzeba się nigdzie specjalnie śpieszyć, bo nie trzeba niecierpliwie wyglądać, czy nie nadchodzi przypadkiem zima. Więc takie krótkie epizody służą raczej bardziej treningowi i są bardziej dla przyjemności. To na pewno nie jest przedsięwzięcie sportowe, tak jak długodystansowe szlaki są bardziej sportem niż podróżami. A takie wycieczki krajoznawcze to takie trochę bardziej podróżnicze są w gruncie rzeczy. Czy chcesz przez to powiedzieć, że długodystansowe szlaki, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które mają te 4000 czy więcej kilometrów, te sportowe szlaki, one już tej przyjemności w sobie nie mają, którą mają szlaki krótsze? Mają inny rodzaj przyjemności. Wędrówka na czas zawiera w sobie sporą dawkę adrenaliny i różnych innych endorfin, a te krótsze po prostu chemicznie nie są w stanie tego dostarczyć. Natomiast cóż, długi dystans jako rzecz sportowa nie jest ustanowiony. Warunki są takie, że trzeba go w określonym czasie skończyć i w związku z tym staje się on bardziej takim właśnie sportowym przedsięwzięciem, choć są i tacy, którzy z założenia chcą jakieś rekordy na tych szlakach bić, to jeszcze jest inna sprawa. Tym ja się nie zajmuję, bo nie jestem fizycznie zdolna, choć oczywiście byłoby cudownie zrobić jakieś najszybsze przejście czegoś, ale to nie jest w moim zasięgu. Powiedziałeś, że adrenalina jest ważna w tych na przykład długich dystansach, ale jak można utrzymać tak wysoki poziom adrenaliny w organizmie przez 100, przez 150 czy przez 200 dni ciągle, codziennie, bez ustanku, bez większego odpoczynku? No to musi być straszliwie męczące być w takim napięciu ciągle, że idę, cały czas idę, jeszcze idę i miesiąc, i drugi miesiąc, i trzeci.
Właśnie to wcale nie jest męczące, to jest bardzo przyjemne. O to właśnie chodzi, że to jest przyjemne. Nie jestem biochemikiem, ale myślę, że są jakieś różne rodzaje adrenaliny, a w każdym razie w różnym stopniu ona się wystrzykuje do naszych żył, bo to przecież w trakcie wędrowania nie jest taka adrenalina, jak gdyby zaatakował nas jakiś potwór i musielibyśmy się bronić. To jest taki rozsądny jej poziom, który towarzyszy nam od rana i wieczorem jest również obecny, ale nie przeszkadza nam spać. Zasypiamy natychmiast, jeżeli przyłożymy głowę do materaca. To jest cały zestaw różnych związków chemicznych, które razem z tą adrenaliną pływają długodystansowcom w żyłach. No i one właśnie się w taką miłą mieszankę formują, która sprawia, że to wszystko jest bardzo przyjemne, a nie męczące. Choć kiedy się to wszystko skończy, to okazuje się, że faktycznie jesteśmy strasznie zmęczeni, ale jakoś nie zauważyliśmy tego wszystkiego. Przedstawiasz taką wizję lekką długodystansowych marszy, kiedy człowiek jest napompowany energią, przekonaniem, że idzie, że jest fajnie, że jest adrenalina. A gdzie zwątpienie, gdzie skrajne zmęczenie, gdzie poczucie bezsensu, które czasami doskwiera podróżnikom na długich trasach, czy długodystansowcom generalnie, że któregoś dnia po raz setny się budzą w tym namiocie, namiot mokry, coś cieknie na głowę, zostawiłem buty nie tam, gdzie trzeba, już są mokre, teraz wiem, że przez cały dzień będę musiał w tych butach, nie chcę odpalić kuchenka, znowu ten suchy makaron trzeba zagotować. No zaraz, zaraz, no to gdzie są te właśnie te trudy dalekiej wędrówki? Tutaj mówisz o czymś takim, co jest na zasadzie konstans, czymś przyjemnym i takim napędzającym. Mówię ze swojej własnej perspektywy, więc tak to po prostu wygląda. Oczywiście te wszystkie suche makarony i mokre buty są obecne. Nie mówię, że nie są obecne, ale one jednak mimo wszystko są na drugim miejscu, a jeżeli chwilami są na miejscu pierwszym, to wtedy z kolei stają się formą motywacji, no bo budzą w człowieku złość, irytację i to również można przełożyć na energię do działania. Jeżeli jest ten suchy makaron, to chcemy go przełknąć jak najszybciej, żeby móc już iść dalej i się rozgrzać, dajmy na to. Albo z tego samego względu lepiej te mokre skarpetki i buty założyć szybko i zacząć się ruszać. To wtedy może rozmarzną, a im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Twoja pierwsza długa trasa piesza miała miejsce w Nowej Zelandii, 150 dni w trasie i ponad 3300 kilometrów w nogach. Kiedy sięgasz pamięcią do tej trasy, pierwszej tak długiej, miałaś takie poczucie, że możesz nie dać rady, skoro to był pierwszy tak daleki test, czy raczej byłaś przekonana, że to jest kolejny etap na twojej drodze w robieniu długich szlaków? To jest po prostu etap, no, zrobisz ten etap, będą następne. Przed Nową Zelandią zdecydowanie nie byłam pewna, jak mi się powiedzie i czy to jest właściwa droga. Dowiedziałam się o tym dopiero, jak już zaczęłam iść. Mniej więcej po miesiącu byłam już pewna, że to się musi udać, bo dotychczas idzie dobrze, więc nie powinno się nic zmienić. Był cały szereg różnych innych zaskakujących aspektów wędrówki, ale właśnie to, czego się spodziewałam lub nie spodziewałam, to była wielka niewiadoma przed startem. W Nowej Zelandii był właśnie cały zestaw tych wszystkich psujących się rzeczy i suchych makaronów, i to chyba była najbardziej taka właśnie nieprzyjemna wyprawa w pewnym sensie. I tak jak mówiłam, to ona dała mi bardzo dużo energii, wiary w siebie, i sama się teraz sobie dziwię, jak mnie mogłam w tym wszystkim mokrym i zimnym wytrzymać, ale to mnie wytrenowało na później. A jakie rzeczy cię zaskoczyły w Nowej Zelandii, bo powiedziałaś, że zaskoczyło cię coś? Tak, wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Jak wszyscy nowicjusze, myślałam, że to będzie szereg pięknych widoków i po prostu same przyjemności, że będę sobie iść te 20 kilometrów dziennie i że to nie będzie jakiś tam wielki wyczyn, bo dotąd mi się udawało, więc będzie w porządku. Wydawało mi się, że Nowa Zelandia jest ciepła, wydawało mi się, że jest pełna lasów. Okazało się, że w ogóle tak nie jest. Głównym problemem w czasie przejścia było to, że Nowa Zelandia mi się wcale nie podobała. No jakże, jakże tak, To no, był co, ale naprawdę? tak. Zupełnie nic za nic? Tak. Ja nie zupełnie zawsze się do tego przyznaję, ale wszystkim moim znajomym opowiadałam właśnie, No że jak to jest ale to możliwe, że tu zaraz jest tak ambasada okropnie. Nowej Zelandii zaraz wystosuje tutaj notę protestacyjną. No jak można? Ale to jest moja prywatna opinia. Co w Nowej Zelandii jest takiego paskudnego w takim razie?
Pastwiska przede wszystkim. Mokre, zarośnięte pastwiska przez płoty. Trzeba skakać. Wskakuje się w dziury, które wydeptują owce i krowy i wiecznie pada i wiecznie jest zimno i wcale nie ma naturalnych lasów, ponieważ dawno je wycięto. Są jakieś absolutne resztki, które oglądamy w filmach BBC i myślimy, że tak ten kraj wygląda. A tymczasem po niebie latają helikoptery i spuszczają na ziemię herbicydy, które tą dżunglę niszczą, zatruwają, żeby było miejsce dla owiec. To było dla mnie bulwersujące i bardzo nieprzyjemne. Wszystko też jest bardzo kolczaste, drapiące, mokre paprocie okładają człowieka po twarzy. Różne takie kłujące krzewy przebijają strój przeciwdeszczowy, który i tak nie miałby szansy w tym klimacie wytrzymać. No i tak dalej. Czy ja dobrze pamiętam, że tam używałaś stóp tutów ze względu właśnie na te kłujące rośliny? Nie, nie używałam, to znaczy wzięłam je raz z mojego kartonu wędrującego razem ze mną od poczty do poczty, ale okazało się, że to nie ma najmniejszego sensu i pozbyłam się ich szybko, bo przewijały te kolce tak samo, te stóp tuty, jak i spodnie znajdujące się pod nimi i moją skórę również, więc to było bez sensu. No i teraz tak, jedzie sobie Agnieszka Dziadek do Nowej Zelandii na pierwszą swoją długą trasę, ma do przejścia 3300 kilometrów, pogoda fatalna, owce wszędzie, na górze helikoptery latają, nie ma drzew, wszystko pada, błoto, no dramat i rozumiem, że w efekcie tego doświadczenia, myślisz, chcę tak robić dalej? No skoro się zaczęło, to trzeba skończyć, to jest chyba jasne. W gruncie rzeczy pojechałam tam, żeby przejść od punktu wysuniętego najbardziej na północ do punktu wysuniętego najbardziej na południe, a to co pomiędzy to tylko należało do wykonać. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić taką trasę długodystansową? Powiedzmy, niech to będzie miesiąc wędrówki, kiedy idziesz przed siebie bez wyznaczonego celu. Po prostu idziesz. Czy ten cel, który masz wyznaczony w momencie startu, trasa, która jest ci znajoma, czy na mapach, czy w głowie, czy w notatkach, czy to wszystko ma znaczenie? Czy cel jest istotny? No zdecydowanie tak. Nie należę do osób, którym jest wszystko jedno, albo które zmieniają po drodze zdanie. To byłoby dla mnie bardzo frustrujące. Potrzebuję jednak wiedzieć, dokąd idę i potrzebuję mieć jakąś nadzieję na coś, co zobaczę lub co mnie spotka. Więc jakiś plan musi być, na końcu musi być nagroda, bo trzeba w tabelce w Excelu zaznaczyć pogrubionym drukiem to, co się przeszło i wpisać daty. Chcesz wiedzieć, jaka jest twoja droga? A jaka jest twoja droga, tak generalnie? Powiedziałaś chwilę temu, że zaczynając trasę w Nowej Zelandii, pierwszą długodystansową, wtedy obrałaś drogę, w takim znaczeniu rozumiem większym niż tylko Nowa Zelandia, taką drogę no niemal życiową obrałaś, że będziesz chodzić i robić te duże trasy, duże szlaki długodystansowe. Jaka idea była, czy jaka myśl twoja była za tą decyzją? Z czego to wynikało? Z tego, że czujesz, że masz predyspozycję tak czysto sportowo, że jesteś wytrzymała, dajesz radę, masz predyspozycje psychiczne, wszelkie inne i powinnaś iść właśnie w tym kierunku? Czy jakaś inna decyzja, czy inny element był brany tutaj przez ciebie pod uwagę? Wręcz odwrotnie, nigdy nie sądziłam, że właśnie jestem do czegoś takiego zdolna. Zawsze wydawało mi się, że jestem bardzo słaba fizycznie i w ogóle nie jestem wytrzymała. W ogóle to komfort cywilizacji przecież sobie cenię. Ale jakoś tak przyszło mi to do głowy. Naoglądałam się filmików na YouTubie i stwierdziłam, że jest to genialny pomysł. W ogóle w życiu generalnie miałam problem ze znalezieniem motywacji do robienia czegokolwiek, a to nagle tak w ramach oświecenia zeszło na mnie, że mogę coś takiego robić. I na dodatek tak okazało się to bardzo przyjemne, bardzo angażujące fizycznie właśnie dla kogoś, kto myślał, że ta sfera życia jest w ogóle poza jego zasięgiem. To było naprawdę coś zaskakującego i niezwykłego. I skoro raz się udało i było tak fajne i uzależniające, to tak zostało. Jak się ogląda filmy albo zdjęcia ludzi, którzy są na szlaku, na długich dystansach, często samotni przez wiele, wiele tygodni, ale spotykają przypadkowe osoby czasami, to tak widać, że problem jest, żeby takie zdjęcia zrobić albo filmy, bo trzeba sobie aparat ustawić migawkę, samowyzwalacz, odejść kawałeczek i zrobić sobie zdjęcie, jak właśnie nadchodzę, bo nie ma komu zdjęcia zrobić. Dlaczego? Wiele prób jest. No właśnie, za każdym razem. Ale wytłumacz mi, dlaczego samotność w drodze tak długo jest pociągająca? Dlaczego jest dobrze być samemu
w takiej trasie, kiedy może właśnie dobrze byłoby mieć tę drugą osobę, która zrobi mi zdjęcie. Dobrze byłoby mieć tę drugą osobę, która wreszcie zaparzy herbatę, kiedy ja mogę sobie odpocząć. Albo kiedy po prostu sobie siedzimy razem i pijemy tę herbatę i sobie rozmawiamy o tym, co spotkaliśmy po drodze, bo zawsze jest o czym rozmawiać. Ty się dzielisz ze swoimi obserwatorami, swoimi fanami na stronie internetowej, tym, co zobaczyłaś, opisujesz szlaki, dajesz zdjęcia, filmy, ale na miejscu, kiedy spędzasz te całe miesiące często w trasie, nie masz z kim się podzielić. Nie brakuje ci tego? Ta samotność jest aż tak atrakcyjna? Owszem, niespecjalnie mi brakuje właśnie, kiedy rysowałeś te obrazy robienia herbaty i robienia zdjęć, to sobie pomyślałam, czy na pewno warto się tak męczyć, żeby mieć szybciej zrobione zdjęcie i zaoszczędzić minutę na gotowaniu herbaty. Jestem okropną osobą, po prostu jednak preferuję samotność. Nie twierdzę, że zawsze, oczywiście szalenie miło jest spotkać kogoś po drodze, a nawet czasem wybrać się z kimś na krótszą wędrówkę, zwłaszcza w jakiejś niesprzyjającej porze roku, kiedy jest bardzo dużo czasu na inne czynności niż chodzenie, bo jest ciemno i nieprzyjemnie, to wtedy owszem. Ale to znowu jest właśnie inny rodzaj wędrówki, jeżeli nastawiamy się na bardziej na chodzenie w trasie i na chodzenie dla celu, to wtedy towarzystwo często okazuje się zbyt męczące. Natomiast jeżeli się nastawiamy na właśnie jakieś odnawianie przyjaźni i relacje z ludźmi i bardziej zwiedzanie i eksplorowanie, to wtedy czasami wybieram się w towarzystwie. Co to znaczy chodzić w transie? To znaczy pogrążyć się w tej chemii, która krąży w organizmie, zdystansować się do wszystkiego i zanurzyć w swoich własnych myślach, czując tylko jak nogi przemieszczają się po ziemi, a wtedy mózg buja w obłokach. Myślisz o czymś konkretnym, kiedy tak chodzisz, czy raczej to jest takie myślenie, które jest w oderwaniu od czegoś, co można byłoby zamknąć w takim stwierdzeniu logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy? To są takie myśli zupełnie pływające? To zależy. W ciągu kilku miesięcy można przejść przecież przez najróżniejsze fazy, a także w ciągu jednego dnia. Po prostu pozwala się umysłowi robić to, co mu się podoba. Jeżeli jest atmosfera dobra, pogoda dobra, idzie się dobrze, to wtedy te myśli są bardzo mało konkretne i nie potrzebują być w ogóle konkretne. Jeżeli jest źle, jeżeli jest bardziej kryzysowo, tęskniąco albo cierpiętniczo, to wtedy należy sobie coś wyświetlić na pocieszenie, na przykład myśleć o jedzeniu albo wyobrażać sobie ciepły prysznic. A czyli w takim razie Agnieszka Dziadek też miewa kryzysy, dobrze rozumiem? Oczywiście, że tak. No, nie mówiłam, że ich nie posiadam. Mówiłam, że je przekuwam w co innego, ale oczywiście no, miewam bardzo dużo kryzysów. Zwłaszcza jeżeli pojawiam się na szlaku, który mi się nie podoba, a to się czasem niestety zdarza, to muszę sobie jakoś radzić. A co się musi zdarzyć, żeby szlak ci się nie podobał? Co jest takiego dla ciebie nieatrakcyjnego? Nie jest trudne. Przesłanki ku temu są dosyć proste i pospolite. Mianowicie krajobraz musi mi nie odpowiadać z jakiegoś względu, a zatem pewnie musi być jakiś nienaturalny i skażony. Może coś po prostu nie korespondować z moimi wyobrażeniami na temat danego regionu, bo tak jak te wszystkie cele, które sobie ustanawiam, to też mam szereg wyobrażeń, w których muszę się znaleźć i to się wszystko musi spełnić. Jeżeli się nie spełnia, to jest źle. No albo takie prozaiczne przyczyny jak bycie chorym i posiadanie jakiejś kontuzji, to też oczywiście bycie przemoczonym i zmarzniętym jest ze wszystkiego najgorsze, ale to jest akurat chwilowe. A pora roku ma znaczenie? Bo wiem, że wiosna, lato, początek jesieni to jest taki dobry moment, kiedy wyjść można na szlak i ten deszcz, czy zimno, czy jakiekolwiek problemy wynikające z sytuacji atmosferycznej raczej są zminimalizowane. Natomiast z drugiej strony to jest też czas, kiedy większość ludzi wychodzi na trasę, więc może to jest mniej atrakcyjne wtedy. Pora roku nie ma aż tak wielkiego znaczenia, chociaż z zimą nie przepadam za jakimiś wielkimi eskapadami właśnie ze względu na to, że jest to bardzo, bardzo męczące i wymaga wielu poświęceń. Czyli tak do 1500 kilometrów wychodzisz? No powiedzmy do 1000 by było okej. Okay. Nie mam za sobą na razie żadnych długich zimowych wypraw. Tegoroczna się w ogóle nie odbyła z powodu zamknięcia granic.
Jeżeli jeżdżę zimą, to właśnie wtedy lubię jechać w towarzystwie, spędzać miłe wieczory, trochę podyskutować, nagotować sobie hektolitry herbaty, przygotowywać rozmaite smakowite desery, kisiele, palić ognisko. To zupełnie jest inna historia zimą, a to jest też bardzo fajne. Skoro już mówiłaś o jedzeniu, czy korzystasz z jedzenia dzikich roślin na trasie podczas biwaku? Tak, bardzo często staram się, jeżeli coś jest jadalne, to zjeść, bo albo posiada jakieś kalorie, albo posiada w sobie jakieś zdrowotne właściwości, więc należy z tego korzystać. Poza tym jest smaczne. Pospolite jakieś rzeczy typu dzikie szczypiorki, to regularnie czosnek niedźwiedzi występuje na więcej niż jednym kontynencie, więc można go pozyskiwać. Pokrzywy nie cierpię, to O, nie pokrzywa, placki z wątpię. pokrzywy, jest genialny I przepis zupa naprawdę. pokrzywowa ochyda. O, to się musimy spotkać, ja muszę ugotować coś ewentualnie. No dobra, w takim razie chętnie. Jeszcze różne kwiatki są dobre na zioła, różne rodzaje kwiatków. To można wrzucić do garnka na noc i rano są bardzo intensywne. Przeszłaś jedne z najdłuższych szlaków Stanów Zjednoczonych. Najdłuższy ma 5000 kilometrów, najkrótszy jedyne 3500 kilometrów. I wynika z tego fakt taki oto, że spędziłaś na szlakach w Stanach Zjednoczonych no, co najmniej rok. Nie wiem dokładnie ile, ale no, rok to będzie na pewno, bo to jest Tak, prawie pół spędziłam roku w sumie każdy. półtora roku, Tak bo jest. jeszcze zostawało mi czasu za każdym razem i spędzałam trochę więcej. A ludzie spotkani na trasie? No bo oczywiście są jacyś mieszkańcy okolicy, jacyś ludzie, którzy sprzedają w sklepach, ale są też inni piechurzy. To są najróżniejsi ludzie, ale jednak i oni są dosyć do siebie podobni. Wszyscy mieli jakiś powód, dla którego się tam znaleźli. Przeważnie jest to albo jakaś odmiana życiowa, albo chęć sprawdzenia swoich sił. Zawsze raczej znajdujemy wspólny język. Przeważnie to są jednak obywatele Stanów Zjednoczonych, choć coraz więcej jest osób z innych krajów. Stanowimy dosyć taki klub zwarty. Kto przejdzie oficjalne szlaki długodystansowe, to odnosi nie tylko osobisty sukces i może zrobić ten wpis w Excelu, ale też w Nie każdy środowisku. robi wpisy. Dobrze, ale w środowisku. Ale organizacje opiekujące się szlakami mają swoje własne spisy, do których wędrowiec się zgłasza po ukończeniu szlaku. Dobrze, dobrze. W takim razie świat piechurów Excelami stoi, ale wracając, zakładam, że to nie jest tylko tak, że dla ciebie, kiedy już przejdziesz dany szlak i możesz sobie go odfajkować, wiesz, że już został zrobiony i szukasz sobie nowych wyzwań. To nie tylko jest twój osobisty sukces, ale to jest też sukces generalnie, który jest widoczny i zauważalny przez środowisko piechurów, tak byśmy je mogli nazwać. I wtedy taka osoba, która daną trasę, szczególnie tą długą i trudną, zrobi, taka osoba zyskuje jakoś na statusie, na doświadczeniu oczywiście, jest się czym pochwalić. I teraz czasami ta pokusa pochwalenia się dużymi dokonaniami sprawia, że zdarzają się ludzie, którzy ogłaszają, że zrobili coś, czego nie zrobili. I wiem, że ty miałaś do czynienia z takimi historiami, i to nie są rzeczy wymyślone, tylko tacy ludzie niestety istnieją. Tak, to jest niestety prawda. Zanim zaczęłam te swoje wędrówki, miałam bardzo idealistyczne wyobrażenia na temat tego, jak to wygląda. Myślałam, że wszyscy długodystansowcy to są tacy prawdziwi herosi, którzy nigdy w życiu nie oszukaliby, że wkładają całą swoją energię w dokonanie tego, co sobie zamierzyli, w zrealizowanie tego celu. I skoro jest on akurat w przypadku wyznaczonych, znakowanych szlaków dosyć konkretny, oczywisty i wiadomo, co należy robić po drodze, to wydawało mi się, że jest niemożliwe, żeby ktoś mógł oszukiwać innych i samego siebie. No, okazuje się, że jest bardzo dużo takich przypadków, że wiele osób w ogóle się nie krępuje z tego powodu, inni z kolei się ukrywają. Takie przypadki mieliśmy też w Polsce i to była bardzo przykra dla mnie historia. I to, jak środowisko na to reaguje, ma też spore znaczenie. Ci oszuści się jednak najczęściej ukrywają. Jest to powód do wstydu. Na szlaku takie osoby się obgaduje i chodzą plotki, że ktoś był w takim mieście, że dojechał tam autostopem, a nie doszedł tam pieszo. Jednak najbardziej się szanuje osoby, które oczywiście wiadomo, że dokonały tego przejścia honorowo w całości, tak jak
należy to zrobić. A jak się wykrywa w ogóle takie oszustwa? To mnie interesuje. Taki detektyw długodystansowy, jak dokonuje wyznaczenia podejrzanego, a potem udowodnienia mu, że zrobił tę trasę nie tak, jak powinien, albo w ogóle jej nie zrobił. Czyżbym już zasłynęła jako długodystansowy detektyw? To jest dosyć proste. Jeżeli ktoś jest zaangażowany w swoją wędrówkę, to zapamiętuje, co widział po drodze. I jeżeli na dodatek dokumentuje tę swoją wędrówkę dla siebie samego i ma mnóstwo zdjęć, a potem ogląda relacje z czyjejś wędrówki, która rzekomo ma być tak samo dokumentowana, okazuje się, że nic do siebie nie pasuje, że są jakieś pominięte bardzo duże odległości, że pora roku nie pasuje, że nic się nie trzyma kupy, wtedy można nabrać pewnych podejrzeń i po prostu zacząć sprawdzać to całe przejście, a także właśnie relacje różnych innych ludzi, którzy mówią właśnie, że o naszego znajomego to widzieliśmy, będąc gdzieś tam jak łapał stopa, albo że wpisy w księgach gości, bo na szlakach są księgi gości w różnych miejscach, w których hajkerzy bywają, w restauracjach, na pocztach, a na niektórych szlakach, no, w których są miejsca noclegowe, to właśnie w tych miejscach noclegowych, no tam zawsze jest data i imię, bo każdy raczej się tam wpisuje, bo chce się podchwalić, albo pozdrowić, albo zostawić swoim znajomym jakąś wiadomość. Potem okazuje się, że daty nie za bardzo pasują. Mówiłaś o miejscach noclegowych, ale czasami te miejsca noclegowe są bardzo improwizowane gdzieś w terenie, w trasie, bo niekoniecznie pod dachem. Najbardziej pamiętne miejsca noclegu dla ciebie? Ja może ci podpowiem trochę, bo wiem, że co najmniej raz zdarzyło ci się nocować w Sławojce, to znaczy to jest bardzo dobre miejsce. No słuchamy, proszę, polecaj. Każde miejsce zadaszone jest dobre, nie ulega wątpliwości, że namiot jest miejscem raczej zazwyczaj mokrym, zwłaszcza jeżeli pada albo jest kondensacja, więc większość wędrowców, aczkolwiek nie wszyscy, cenią sobie każdą możliwość spędzenia nocy pod dachem, czy jest to dom, do którego ktoś nas zaprasza, czy jest to jakaś prosta wiata na szlaku, czy jest to jakaś szopa opuszczona, albo garaż, ruina jakakolwiek opuszczona, bunkier, albo właśnie toaleta, która ma wystarczająco dużo miejsca na podłodze, żeby się tam rozłożyć, tudzież bywają takie, które mają dosyć rozległe siedzenia, no wtedy można położyć materac. Tylko mnie się toalety, szczególnie takie właśnie leśne, Sławojki, kojarzą z różnymi rzeczami, ale na pewno nie z wygodą i nie z komfortem. Jak sobie radzisz z tym elementem charakterystycznym tych właśnie obiektów, o których rozmawiamy? Nie odpowiadam za to, co się komu kojarzy z czym. No się mówiąc krótko, to nie pachnie raczej najpiękniej, jak sądzę. Ale to zależy. Nowoczesna toaleta leśna jest skompostowana. To, co się w niej zostawia, jest zasypywane ściółką i właściwie nie posiada żadnego podejrzanego zapachu. Jeżeli jest niezadbana albo na przykład jest zbyt mokra, to wtedy owszem, bywa różnie. Źle jest też, jeżeli jest zasypywana chlorem. W Nowej Zelandii były plastikowe toalety zasypywane jakąś taką chemiczną substancją i to nie nadawało się w ogóle do noclegu, ale na przykład toalety fińskie albo estońskie najczęściej właśnie są skompostowane. Żadnego problemu nie ma. Prawie tak jak zapach ściółki leśnej. No to w takim razie następnym razem wszyscy idziemy do lasu nocować w toaletach leśnych. Ale nie w Nowej Zelandii oczywiście, bo wiemy, że tam jest nieprzyjemnie i są owce. Wspomniałaś tutaj o Finlandii, a wcześniej jeszcze chyba była mowa o Estonii. No właśnie, bo północna Europa to jest chyba jeden z twoich rejonów, takich ulubionych, gdzie bywałaś wielokrotnie. Chyba najczęściej, jeżeli chodzi o powtórki, powroty na różne szlaki krajowe, to byłaś w Finlandii, prawda? Tak, w Finlandii i w Szwecji to są dwa kraje, w których bywam najczęściej w ostatnich latach, najczęściej w Finlandii. To jest takie bardzo miłe i spokojne miejsce, Europa Północna. Teoretycznie bardzo cywilizowane, wszystko jest tak, jak być powinno, a nie jest wcale przeludnione. No i ma ten swój klimat północny i dziki, i tego się nie da nigdzie indziej doświadczyć. W Skandynawii niekoniecznie upieram się przy przechodzeniu szlaków. Czasami komponuję swoje własne trasy, wybierając raczej miejsce, którego chcę doświadczyć, niż szlak, który chciałabym przejść. Ale właśnie z takich jednocześnie miejsc i szlaków to góry Młotka w północnej Finlandii, w fińskiej Laponii. Tam jest taki bardzo stary i prawie że nieoznakowany szlak pocztowy.
który mi się bardzo spodobał. Była to zresztą moja pierwsza wizyta w Finlandii. Właśnie to miejsce sprawiło, że bardzo pokochałam ten kraj, zwłaszcza jesienią, kiedy jest tak zwana ruska, czyli świat czerwienieje, kiedy liście brzóz robią się złote, a liście borówek czerwone. To jest ten moment. A wielu listonoszy się spotyka na tym szlaku pocztowym w Finlandii? Żadnych. To jest stary szlak pocztowy. Ostatni listonosze prawdopodobnie przechodzili nim w latach 60. To były czasy, kiedy w fińskiej Laponii nie było jeszcze dróg. W związku z tym pocztę roznosili listonosze pieszo, myślę, że też konno. Być może część z osób, które nas teraz słuchają, zastanawia się, czy nie wyruszyłoby na taką długodystansową trasę, no całe 200 kilometrów na przykład. Czyli dla ciebie to taki wypad pomiędzy jednymi zakupami a drugimi. Gdyby tak było, to jak trzeba się przygotować do takiego wyjścia? Nie proszę o dokładną instrukcję obsługi od A do Z, sprzęt, treningi i tak dalej, ale od czego trzeba zacząć? No chyba nie od tego specjalistycznego, ultralekkiego sprzętu, który, nie wiem, waży jeszcze mniej niż sam plecak. Co jest niezbędne na początek takich przygotowań z przygodą, która się nazywa chodzenie na długich dystansach? Właściwie przygotowań nie ma zbyt wiele. Teoretycznie można wyruszyć z jakimkolwiek sprzętem. Oczywiście ten lżejszy i bardziej funkcjonalny sprawi, że ta cała wędrówka będzie bardziej udana. Także w moim przypadku akurat nie ma jakiejś specjalnej różnicy. Zabieram to, co mam zawsze i to wrzucam do plecaka, niezależnie od tego, gdzie i na jak długo się wybieram. Ale wycieczki krótsze zawierają więcej planowania, o dziwo, niż długie dystanse, ponieważ z reguły mamy właśnie ograniczony czas. Musimy dokładnie znać trasę, wiedzieć, gdzie możemy spać, a gdzie nie możemy, gdzie zrobimy zakupy i musimy to wszystko ogarnąć przed wyjazdem. A czy konstrukcja psychiczna takiego piechura jest istotna? To znaczy, czy są ludzie, którzy tak są zbudowani w głowie, że lepiej im to idzie, że chodzą, albo nawet dobrze im to robi, że chodzą, a czy są tacy, którzy się do tego po prostu nie nadają? Też z twojego doświadczenia, obserwując ludzi, z którymi się spotykasz, z którymi rozmawiasz, bo zakładam, że jakiś rys psychologiczny was, piechurów długodystansowych, da się chyba wyprowadzić. Myślę, że się da, choć to też jest dosyć zróżnicowane, bo kiedy obserwuję moich znajomych, to oni są jednak różnymi osobami. Inne rzeczy sprawiają im radość, inne rzeczy ich motywują, ale jest też cały odłam osób, które kompletnie się do tego nie nadają i niestety wiele z nich przekonuje się o tym właśnie już na szlaku po jakimś tygodniu, dwóch lub trzech. Przyczyny tych niepowodzeń tudzież zmian zdania, bo niekoniecznie są to niepowodzenia. Nie wszyscy interpretują rezygnację jako niepowodzenie. Niektórzy po prostu stwierdzają, że doświadczyli tego, co chcieli doświadczyć, i właściwie mają już dosyć, dostali to, czego chcieli. Ale wielu po prostu chciałoby iść dalej, ale okazuje się to trochę zbyt trudne. Może właśnie dlatego, że są niewytrenowani, a może dlatego, że zbytnio przyzwyczaili się do dobrodziejstw cywilizacji, przeszkadza im to, że jest mokro i zimno. Czasem to są problemy sprzętowe. Okazuje się, że wszystko jest za ciężkie i mało funkcjonalne, że namiot nie stoi w nawietrze albo przecieka, w plecach uwiera i wszystko jest nie tak i źle. I wiele rzeczy dałoby się poprawić. W tych popularnych szlakach są na początkach tych szlaków zawsze sklepy ze sprzętem dla tych, którzy właśnie będą wymieniali masowo na początku wszystkie swoje rzeczy, ale nie zawsze wymiana sprzętu to jest wszystko, czego potrzeba. No bo głowy się wymienić nie da. No tak, zwłaszcza jeżeli ktoś myślał, że wszystko naraz sobie w głowie poukłada na tym szlaku, a okazuje się, że są zupełnie inne rzeczy, którymi trzeba się zajmować. Takie rzeczy przyziemne właśnie, jak zdobywanie wody i radzenie sobie ze złą pogodą. Buty po wędrówce po roztoczu pewnie wyczyszczone, śpiwór pewnie już wywietrzony i wszystko gotowe na nową trasę. Wiem, że ta trasa o dziwo będzie trasą, którą będziesz chciała zrobić już wkrótce i to nie będzie Polska.
Tak, w czasie ostatnich 2 miesięcy cały czas zastanawiałam się, co mam robić i cały czas byłam zagubiona i nie wiedziałam, co ze sobą począć. Czekałam, aż będzie można wyjść gdziekolwiek. Można już wychodzić gdziekolwiek, można już wychodzić wszędzie, gdzie się chce, zachowując te wszystkie środki ostrożności. Więc powoli kiełkował we mnie pomysł wybrania się jednak na jakiś długi dystans w tym roku, skoro de facto jest to możliwe i znalazła się pewna długodystansowa trasa, którą myślę, że powinno mi się w tym roku udać zrealizować i właśnie po roztoczu porządkuję sprzęt i zaczynam już na dobre przygotowania, ponieważ ta wyprawa rozpocznie się całkiem niedługo. Szacowany czas przejścia tej trasy? To zależy. Myślę, że w tym roku będzie to wyglądało trochę inaczej. Dotąd, tak jak wspominałam, traktowałam to dosyć, to wędrowanie bardzo sportowo, a w tym roku jest tak, jak jest. Tak długo czekaliśmy w niepewności, czy w ogóle będzie można gdzieś iść, to skoro już będzie można, to myślę, że może zwolnię trochę tempo i nacieszę się okolicznościami. Nie wiem, czy ten plan mi się uda, bo całkiem możliwe, że wrócę do swojego znanego trybu życia i jednak będę chcieć ten czas skrócić, ale na pewno nie będzie to mniej niż 3 miesiące, może będzie to 4 miesiące, a może 5. Zobaczę. To trzymamy kciuki. Agnieszka Zebra Dziadek, jedna z tych zebr, które chodzą w pojedynkę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Inutile de me le répéter, et même pas la peine d'essayer. T'as posé ton pied sur le comptoir, pas envie de croire que tu vas m'avoir. Impossible d'oublier ton parfum et ta robe qui voyait mon chagrin. Tu as su me toucher l'air et sain, toujours enlacé et même embrassé. Inutile de me le répéter, et même pas la peine d'essayer. T'as posé ton pied sur le comptoir, pas envie de croire que tu vas m'avoir.
Teraz udamy się na wyspę, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu Afryki. Wyspa niewielka, właściwie to bardzo mała, ale za to z rozbudowaną, wielowątkową historią. I na tej wyspie znajduje się teraz Kazimierz Ludwiński. Dzień dobry, witaj. Witaj Pawle, witaj. Dawno cię nie słyszałem. Witaj serdecznie. Powiedz, co widzisz teraz na zewnątrz? Jaki widok masz z tej wyspy? Z mojej wyspy widzę piękne drzewa, krzaki mągrowi, widzę zachodzące słońce pomarańczowe w otulinie harmatonowej mgły, piachu, widzę wodę. Widzisz wodę i słusznie, skoro jesteś na wyspie. I ta wyspa to jest Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Tak nazywa się pierwszy w Polsce pełnomorski katamaran, który ponad 40 lat temu wypłynął w morze. Na jego pokładzie wówczas znajdowali się bracia Ludwińscy. Na swojej wyspie przepłynęli setki, jeśli nie tysiące mil morskich, głównie na Atlantyku, w pobliżu Afryki. Ale historia ich katamaranu miała też swój drugi, może nawet ważniejszy rozdział. W 2004 roku jeden z braci, Kazimierz Ludwiński, ten sam, który jest teraz z nami, wypłynął katamaranem razem ze swoimi dziećmi. Córka Nel miała wtedy 6 lat, syn Noe nie miał skończonego roku. Na bardzo początkowym etapie rejsu na pokładzie była też żona Kazimierza, Anna. Potem płynęli we troje. Rejs po świecie nie był krótki, trwał 9 lat. Jego zapisem są 3 opublikowane już tomy wspomnień, które noszą ten sam tytuł co nazwa katamaranu – Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Ta podróż została nagrodzona Kolosem za rok 2013. Mniej więcej 7 lat temu 3-osobowa rodzina, ojciec i 2 dzieci wrócili do kraju, ale szybko okazało się, że lądowa rzeczywistość nie jest taka, na jaką liczyli. Dlatego wkrótce Wyspa Szczęśliwych Dzieci ma znowu wyruszyć w morze. No, tyle poezji, a teraz szara rzeczywistość. Kazik, jesteś teraz w zachodniej Afryce, w Gambii. Jesteś tam od grudnia, bo tam zakotwiczona jest Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Zakotwiczona od kilku dobrych lat. No i na odpoczynek to nie masz za bardzo czasu. Praca w re. Tak, pracuję i pracuję dosyć ciężko, bo bardzo dużo też prac wykonuję sam. Przyjechałem reperować jacht, konserwować, no bo jak każdy dom, a nasz katamaran jest przede wszystkim domem, w dalszej kolejności jachtem, no niszczył się, nie był pod stałą opieką i nie było nas też stać finansowo na generalny remont ani sprowadzenie do Polski. Teraz zmieniłem pokłady, zmieniłem wiele rzeczy. Jak w międzyczasie nabrał wody, no bo były miejsca słabe, nabrał wody i w lewym kadłubie zatopiła się cała elektronika. Jest dużo do wymiany we wnętrzu, jest dużo do mycia, do malowania. Bo trzeba powiedzieć, że katamaran ma taką konstrukcję, że składa się jakby z 2 części połączonych ze sobą, prawda? Tak, jest lewy kadłub i prawy kadłub, a w środku jest pomost, na którym to znajduje się główne pomieszczenie spotkań, czyli mesa w języku statkowym, a w kadłubach znajdują się kabiny, znajdują się koje, a w naszym wypadku również magazyny, bo przecież ja miał podróże takie przeskoki, które były i miesięczne, gdzie trzeba było mieć na to dostatecznie i wody, i paliwa, i przede wszystkim żywności. No i zapas oczywiście ubrań. I to wszystko też się zdegradowało, to wszystko trzeba naprawić, zakonserwować, zrobić, żeby znowu nasza wyspa była tak piękna, jak była, kiedy dopłynęła, bo kiedy dopłynęła, była w jednym z najlepszych stanów technicznych, dlatego że ja stale byłem na niej cały czas, permanentnie, każda śrubka, która się odkręciła, była zakręcana, była zmieniana, konserwowana. No a później była długa luka, długa przerwa, była stał jak przywiązany do mągrowi i nie był konserwowany. I teraz to trzeba wszystko nadrobić, te 6 lat, które nie robiłem przy nim, ale już jest na etapie mocno zaawansowany i zaczyna wyglądać znowu pięknie. Remontujesz jacht nie tylko ze względu na sentyment, na historię, która cię z tym jachtem łączy, z tym katamaranem, ale Wyspa Szczęśliwych Dzieci ma po tym remoncie przeżyć swoje nowe morskie życie. Tak, morskie życie w pierwszej kolejności rzeczne. No, rzeka Gambia jest bardzo szeroka,
bardzo wielka. No w pierwszej kolejności chcemy zarobić na ten remont, jak również zarobić na wydanie książki, ponieważ właśnie czwarty tom, który już jest napisany dawno i czeka, pieniążki na jego wydanie zostały obrócone na remont jachtu, bo jemu groziło całkowite zniszczenie, czy takie zniszczenie, które by kosztowało dużo więcej. I taką kolejność przeznaczyliśmy, więc zanim pojawi się tom czwarty w sprzedaży, najpierw wyremontujemy naszą wyspę. Powiedziałeś o tym, że będziecie pływać na początku rzeką Gambią, która to rzeka znajduje się w państwie Gambia. To może o samym państwie porozmawiajmy, bo jest to państwo dosyć nietypowe w tym sensie chociażby, że to jeden z najmniejszych krajów Afryki. Ty znasz ten kraj całkiem dobrze, bo to jest to miejsce, z którym cię historia od lat 70. związała bardzo blisko. W 1979 roku robiliśmy tu badania etnograficzne, zajmując się tradycyjnym sprzętem wodnym, zajmując się rybołówstwem tradycyjnym, co też nam było bliskie po rodzinie, chociażby ojciec jest rybakiem. Był w każdym razie, dzisiaj jest, żyje, tylko jest już na emeryturze, już tylko wędeczką sobie łowi. No to jest trochę dziwny, inny kraj, rzeczywiście może przez to, że włożony między Senegal. Jest to kraj anglofoński, w sumie wokół są kraje frankofońskie. Bardzo bezpieczny kraj też, w którym i jest jakiś taki fajny szacunek do obcych ludzi. Jest to kraj śmiechu, wesoły, kraj przyjemny, no ale typowo żyjący z turyzmu. Aczkolwiek są wioski autentyczne i te wioski i to wszystko chcemy ludziom pokazać, zbliżyć Afrykę, żeby przestali zadawać pytania typu, a tam naprawdę są budynki, a czy tam są telefony, mało znamy. No my chcemy zawieźć gdzie indziej, nie gdzie te centra, gdzie się wszystkim pokazuje, tylko pokazać tą wodną dżunglę, pokazać naturę, posłuchać ptaków. Jak również porozmawiać z ludźmi tymi we wioskach, bo oni są ci prawdziwi, oni nie są dla turystów. Dla ludzi, którzy chcą poznać Afrykę, to jest bardzo fajne jako pierwszy krok, żeby zrobić właśnie w takiej Afryce, przyzwyczaić się do tego. Widzę, że ci sami turyści już wracają bardzo często na własną rękę, nie z biurem turystycznym, wynajmują mieszkania, domy są, przyjeżdżają co roku, niektórzy po 3-4 razy w roku potrafią przyjechać i po prostu potrzebują naładować baterie, a tu się da. Jak sobie skalkulowałem, to w moim dorosłym życiu to chyba więcej byłem w Afryce niż w samej Polsce, także chyba coś mnie mocnego łączy z Afryką. A co się zmieniło w Afryce przez te ostatnie 40 lat, kiedy miałeś z tym kontynentem do czynienia, a może bardziej co się zmieniło w Gambii? I w Gambii, i tu w Afryce Zachodniej, bo też w Senegalu, który odwiedziłem, w Wyspach Zielonego Przylądka, ale w Gambii. W Gambii tak naprawdę zmieniły się gadżety tylko. Nie zmieniła się mentalność ludzka, nie zmieniło się podejście, szacunek, tradycja jest głęboko zakorzeniona. Widać ich z telefonami, dużo więcej samochodów, no i akurat w Gambii dużo więcej hoteli, bo tych hoteli nie było prawie w ogóle. I to wszystko. To są ci sami sympatyczni, uśmiechnięci ludzie, te same osiołki ciągną wózki, tak samo handlujący ludzie na rynku, jak te 40 lat temu handlowali. Oni żyją swoim rytmem. Biorą te rzeczy, które są interesujące, które ułatwiają życie, ale nie przywiązują się do tego. Chłopak polski, który stracił smartfona, bo mu spadł, będzie bardziej to przeżywał niż afrykański. To jest takie inne po prostu. A zawsze wiedzą, że mogą wrócić na tą wieś, że zawsze mogą sobie poradzić. I tak wyglądało teraz w trakcie koronusa, że jak pozamykano pracę, ci ludzie wzięli się za rybaczenie od nowa, przestali żyć z turyzmu, wzięli się za rolę, wrócili do wioski pomagać swoim rodzinom i to było takie naturalne, tak pięknie to wyglądało. To jest kraj, gdzie mieszkają nieco ponad 2 miliony ludzi, kraj niewielki. Jaką znalazł odpowiedź na tę pandemię, która dotarła właściwie wszędzie? Jak Gambia na to zareagowała? Zareagowała na turystów, ale nikogo nie wywalała. Gambia wcześniej zdecydowanie niż Polska, przynajmniej o 2 tygodnie, zaczęła badać ludzi przyjeżdżających, po prostu sprawdzać tak jak mogli, no, głównie temperaturę, bo w tym czasie to było. Tutaj chorzy i podejrzani to tacy, którzy gdzieś z Anglii przylecieli i już tam gdzieś zachorowali, ale oczywiście byli przechwyceni, kwarantanna i
Jeden śmiertelny przypadek był pielgrzyma, który jeździł po świecie, się tam modlił, no i gdzieś go ten wirus dopadł. Szpitale są, nie są w złym stanie, a kliniki są w bardzo dobrym stanie, kliniki prywatne i jest zabezpieczenie, no w końcu taką ilość turystów, jaką mają w ciągu roku, wymaga jakości. Jesteś w Gambii od grudnia. Od grudnia remontujesz katamaran i widziałeś, jak rozumiem, przebieg tej zmiany, która się przetaczała przez świat i również w Gambii, związanej z pandemią. Czy miałeś takie poczucie, że nastawienie w stosunku do ciebie, Gambijczyków, jakkolwiek się zmieniło w związku z tym, że pandemia się na świecie pojawiła? Nie. Nie było zmiany. Nastawienie było w pewnym momencie współczucie. Gdzieś jakieś informacje, że a to problem Europy, w jaki sposób się z tym liczyłem, że jeżeli państwo spowoduje zubożenie ludzi, rząd spowoduje to, może gdzieś ktoś jeszcze, jakiś polityk rzuci hasło, że to jest problem białych, że to jakieś rozgrywki, że choroba od nich pochodzi. Nie było tego, dostosowali się bardzo pięknie do wszystkich założeń, tak samo do banków wchodziło się najpierw czekając w namiocie po kilku, do sklepików mycie rąk, witanie się żółwikiem albo łokciami i tak dalej. Takie fajne rzeczy, oczywiście, no jak to najczęściej w przypadku młodzieży, zaczęli przydomek korona dawać białym gdzieś tam, no nie w bezpośredniej relacji do mnie, ale mówić. No ale to jest po prostu rodzaj żartów. Ja zdecydowałem się zostać, ponieważ miałem bilet na 27 marca, miałem się spotkać z moim synkiem. Spotkać w Polsce? Spotkać w Polsce, dlatego że on jest w Belgii w tej chwili. I w sumie zdecydowałem się na przybycie tu, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce i podjęliśmy decyzję, że spotykamy się w sierpniu i mam nadzieję, że do sierpnia to wszystko się rozwiąże, nie będzie zagrożenia, że będę mógł spokojnie przylecieć przynajmniej na ten miesiąc na spotkanie. W międzyczasie z wizytą zaraz na święta przyleciał Andrzej, mój brat bliźniak ze swoją rodziną, pomagał mi bardzo dużo przy pracy tutaj, a później zostałem sam. No trochę nieprzygotowany do tej samotności, bo jednak kawał ogromnego życia, 20 lat były dzieci ze mną, a tu naraz sam. Twój syn Noe jest w tej chwili w Belgii, jest w Europie. Z kolei twoja córka Nel wyjechała niedawno z Polski, żeby rozpocząć swoje życie w Australii. Ona ma 20 lat w tej chwili? 23 w grudniu. To trochę ci się rodzina po świecie rozjechała. Rozjechała. Z Nel było planowane, jej się Australia spodobała, bo przecież świat jest piękny, ale spodobali jej się wszystkim ludzie, ich podejście, bardzo bliskie żeglarzom, podróżnikom, takie otwarte, takie szanujące własny czas, relaks i ten kawałek życia, co nam przypadł na ziemi, żeby z niego skorzystać. Ona tego bakcyla podróży połknęła, ona już planuje swoje następne podróże, ona już szykuje jakiegoś campingkara, już chce zwiedzać Australię, już szuka wszystkiego, a jednocześnie interesują ją zwierzątka, które są rzadkie, żeby je chronić. Chce być rangersem, robi weterynarię i jest aktywna, bardzo mocno połknęła ten haczyk i ja myślę, że ona już nie da rady wypluć tego haczyka, że już będzie. Ja widzę, z jakim entuzjazmem mówi o podróżach. Mam taką nadzieję, że kiedyś Noe doceni to. No niestety on przeżywał jako dużo mniejszy chłopiec. I jak wrócił, to jeszcze był bardzo młody. To mówisz o powrocie z 9-letniego rejsu. Tak. Teraz dopiero sobie z tego zdaję sprawę, jakżeż oni byli dla mnie ważni. Teraz 29 kwietnia minęła rocznica, minęło 7 lat, jak zamknęliśmy pętlę wokółziemską, jak skończyliśmy nasz rejs. Później tak się losy potoczyły, że zostaliśmy w Polsce no 6 lat na szkołę Nel i szkołę Noe. A przy okazji tej rocznicy teraz napisałem do dzieci, jeżeli pozwolisz, to przeczytam, takiego SMS-a. Bardzo proszę. Droga Nel i Noe, chciałbym wam podziękować jako już dorosłym ludziom za wspólną podróż z okazji mijającej daty 29 kwietnia, kiedy to zamknęliśmy wokółziemską pętlę w 2013 roku. Teraz zdaję sobie doskonale sprawę, że bez was nie byłoby tak cudownie. Byliście najwspanialszą załogą świata. Dziękuję.
Pamiętam nasze rozmowy w Polsce, kiedy się spotykaliśmy, no dosyć rzadko, pewnie raz, dwa razy w roku. I za każdym razem, kiedy się widzieliśmy, twoje przekonanie, że pozostanie na lądzie, pozostanie w Polsce, nie jest dobre ani dla ciebie, ani dla Nel, że czeka was coraz większym prawdopodobieństwem znowu kolejny rejs, znowu wyruszenie w trasę. W tej chwili, skoro za remont Wyspy Szczęśliwych Dzieci wziąłeś się tak ostro i masz już plan, żeby zarobić pieniądze, żeby spłacić długi, decyzja jest podjęta, to znaczy wypływasz za chwilę w perspektywie ludzkiej, czyli za rok, pewnie dwa, w kolejny rejs w świat i porzucasz to lądowe życie na rzecz tego życia, które znasz najlepiej, czyli życia morskiego. No tak mniej więcej to wygląda. Pomału, pomału tutaj bym chciał przygotowywać się do wypłynięcia. No i chciałbym jakieś podsumowanie również napisać w tym piątym tomie na temat właśnie tego zderzenia przyzwyczajeń naszych morskich, bo to nie tylko trzeba szukać, że ląd jest B, ale to my się po prostu zniekształciliśmy, zdeformowaliśmy. My nabraliśmy takich przyzwyczajeń, a nie innych. I pokazać również, jak nie potrafiliśmy sobie z niektórymi rzeczami radzić, albo jak niektóre są dziwne. Tak jak to moje dzieci mówiły, dzieci lądowe są dziwne, a one pewnie mówiły, te lądowe, te dzieci jachtowe są dziwne. No a później, jak wróci do dawnej świetności i dzielności, bo z tym najbardziej walczę, żeby mu ten lifting zrobić, jak przystało starszej pani, wtedy chcemy ruszyć dalej. Ale powiedz mi, kto będzie z tobą płynął, bo Nel jest w Australii, rozpoczęła nowe życie, chce pracować ze zwierzętami, zajmować się ich ochroną. Czy Noe będzie chciał z tobą popłynąć? Czy to jest w ogóle wykonalne? Jak to widzisz w przyszłości? Chyba Noe nie, na jakimś odcinku może gdzieś dolecieć, może w czasie wakacji zobaczę, jak się go da namówić, jak to się mieści w jego planie, no bo ma szkołę. On chodzi do szkoły w Belgii i radzi sobie zdecydowanie lepiej mimo nauki w języku flamandzkim, którego absolutnie nie znał. Zna bardzo dobrze angielski, ale flamandzkiego nie. Radzi sobie zdecydowanie lepiej niż w Polsce. No, on twierdzi, że po prostu go tu szanują, inaczej do niego podchodzą. Myślę, że coś w tym jest, bo widziałem, no, że się nie szanuje młodych ludzi za bardzo. I Noeś może mi się uda go namówić, ale również przecież ja mam moich braci, moją siostrę, mam przyjaciół i wszyscy pływają, żeglują. Tyle jeszcze świata, którego nie widzieliśmy, więc na pewno ruszymy. Kazik, co daje morze, czego nie daje ląd? Ląd daje tempo. Bardzo duże. Na morzu mam więcej czasu na refleksję. Na morzu nie ma miejsca też na byle co. To trzeba zrobić dobrze. Ten przysłowiowy węzeł trzeba naprawdę dobrze zawiązać, no bo on może decydować o naszym życiu. Ale również mamy czas na dużo rzeczy, w tym przede wszystkim nad refleksję nad sobą samym, nad tym, co było, ale również dokąd idziemy, czy nie stworzyliśmy sobie jakiegoś sztucznego planu, czy gdzieś nie błądzimy. Jest dużo czasu. Nikt nam już nie narzuca, ale teraz możemy się sami zastanowić, czy o to na pewno nam chodziło. A poza tym bywanie z naturą, to tak brzmi trochę górnolotnie, ale to się naprawdę czuje. Jak masz wokół całe niebo, gwiazd, planet i wtedy się czujesz na swoim miejscu, a jak masz lampy, reflektory, krzyk, szum, warkot, to nie ma miejsca na myśli. Nie wiem, ta przestrzeń może większa, też przymusza do refleksji, jednocześnie pomaga. Dla mnie to jest moment cudowny, jak wyruszam, a im większy rejs, im dłuższe płynięcie, przepłynięcie, to się cieszę, że wtedy nie będę nic musiał, nic mi nie będzie narzucało, tylko po prostu jestem. No oczywiście, jeżeli są inni ludzie, jeżeli jest załoga, no to też się trzeba z nimi liczyć, trzeba się liczyć z ich zachowaniem. Ale ludzie też miękną, nie udają twardzieli, też są inni, bo na morzu nie ma miejsca dla twardzieli. Po prostu rzetelni, solidni ludzie się wtedy sprawdzają. Nikt nam nic nie mówi, jak mamy robić, nie widzimy hipokryzji. Wszystko jest na swoim miejscu i wystarczy być solidnym, żeby spełnić swoje marzenia.
Podejrzewam, że w tej chwili już na zewnątrz, poza Wyspą Szczęśliwych Dzieci, słońce już zaszło. Jak się zmienił krajobraz? Możesz opisać? Słuchaj, jest, niebo jest bardzo jasne. We wsi psa słyszę. Stoją jachty. Wyszedłem na zewnątrz, żeby cię opisać. Coś wisi. Jeszcze nie sprawdziłem, czy to planeta, czy to satelita. Jeszcze na razie, bo jest, ale mocno przebija. Są jachciki. Słychać fały, które stukają o maszty, światełka na masztach, domkach, że tak powiem, bo trochę jest zamieszkanych tu jachtów, jest ze 20 parę, jest taka bardzo przyjemna zatoczka. No i jest takie fajne miejsce, które się nazywa Lamin Lodge. Jest to zrobione coś takiego jak gniazdo pirackie, z takiego odpadowego materiału, co morze wyrzuciło, z takich desek, takie surowe, które przyciąga. No i ryby. Są ryby cały czas, są ostrygi. Ja stoję przy ostrygach tutaj, które z mangrowi zwisają i tu kobiety pracują. W ogóle tutaj najbardziej pracowity to jest taka grupa etniczna, która się nazywa Diola, która mi się spodobała. To była pierwsza moja miłość w Afryce, miłość do ludzi, do Afryki, jak poznałem Diola. Zobaczyłem ich otwartość, taką szczerość, zapraszanie do jedzenia i muzykę, bo również jest to naród muzykalny, śpiewający, robiący teatrzyk i teatr tradycyjnie we wsi, nie żadne organizacje. O właśnie, teraz słychać też, jak pan wali pagajem, czy takim wiosłem o wodę, straszy ryby, potem będzie rzucał taką siecią, która się nazywa balisani w języku Wolof. To jest taka okrągła sieć, którą się zarzuca tak jak parasol i ono się zamyka. Tutaj to jest jedno z podstawowych takich od wieków sieci. To, co badaliśmy wiele lat temu, takie baraże, zamknięcia, blokady małych kanałków i tak dalej, te metody tradycyjne ciągle stosują. No i kobiety, tu kobiety są bardzo pracowite i one zajmują się ostrygami, krewetkami, łapaniem rybek w sposób tradycyjny. Można pokochać Afrykę. Kazimierz Ludwiński, bezpośrednio z Gambii. Bardzo ci dziękuję i udanego szybkiego remontu, żeby Wyspa Szczęśliwych Dzieci znowu mogła wypłynąć w morze. Spróbuję, bo kocham wyspę, nie zostawiłem, mimo że ekonomicznie może byłoby to lepsze, ale będziemy dalej żeglowali. Dziękuję bardzo. Moment of
Yusun Dur kończy ten odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Odcinek kolejny, piąty, będzie dostępny jak zwykle w sobotę rano na waszych ulubionych platformach streamingowych. Od Spotify, przez Apple Podcasts, po YouTube'a oraz wiele, wiele innych platform tego typu. I już teraz mogę zdradzić, że kolejny odcinek będzie miał silne akcenty czeskie, również jeśli chodzi o muzykę. Znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie oraz na patronite.pl, gdzie możecie mi pomóc i dodać swoją nutę do Brzmienia Świata, za co z góry serdecznie dziękuję. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.